dobry, biznes raport Gazety Finansowej, Katarzyna Mazur. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Mazur, ekspert do spraw rynku nieruchomości, inwestor, dyrektor firmy zajmującej się długoterminowym najmem Heaven Zarządzanie Premium. Dzień dobry, panie Jakubie. Witam panią, witam państwa. Do tego spotkania skłoniła nas taka tendencja, która jest w tej chwili na rynku, do inwestowania w nieruchomości, do kupowania tych nieruchomości w celach inwestycyjnych. Mhm. I na początek takie moje pytanie, ponieważ wiele osób w te nieruchomości inwestuje, nie korzystając ze wsparcia wyspecjalizowanych w tym firm. Jakie pierwsze kroki należy podjąć, żeby zacząć bezpiecznie inwestować w nieruchomości? Ta sytuacja zawsze mnie bardzo dziwiła, bo wydatek na nieruchomość jest to często największy wydatek w swoim życiu, a osoby inwestujące samodzielnie narażają się na wiele problemów, bo jest to często pierwszy zakup, pierwszy raz ma się styczność z realizacją takiej transakcji. I na co warto zwrócić uwagę? No, przede wszystkim warto otoczyć się gronem specjalistów. Czyli przed tym, jak chcemy zakupić nieruchomość, warto spotkać się z jednym, z dwoma, z trzema, a nawet i z większą ilością agentów nieruchomości, żeby poznać ich, czy są odpowiednio profesjonalni, żeby mogli zrealizować dla nas zakup nieruchomości, czyli inwestycje dużych środków pieniędzy. To dzięki ich doświadczeniu możemy zakupić odpowiednią nieruchomość i nie narazić się na problemy w przyszłości. Pośrednik czy też zarządca najmem ma ogromne doświadczenie w tym zawodzie, zna nieruchomości na terenie swojego miasta i na przykład my wiemy, w których budynkach w Warszawie nie warto kupować ze względu na pluskwy. W wielu tych starszych budynkach są nieruchomości za okazyjne pieniądze, ale w przyszłości nie zarobimy na tym najmie oczekiwanych pieniędzy, bo będziemy musieli wydawać dodatkowe środki na deratyzację czy remonty, które no, zmniejszą nasz zysk z nieruchomości. Więc grono specjalistów. Wspomniał pan o tym, że dziwi pana to, że nie, jakby osoby inwestujące na rynku nieruchomości nie korzystają z usług wyspecjalizowanych firm. Jak pan myśli, jaka jest bariera, co powoduje, że tego nie robimy, że uważamy, że indywidualnie jesteśmy w stanie zrobić ten zakup dobrze? I druga kwestia to, jeżeli już zdecydujemy się na korzystanie z ekspertów, ze wsparcia ekspertów, to jakie kryteria przyjąć, żeby trafić na faktycznie wyspecjalizowaną firmę, a nie firmę, która, no, tak zwaną firmę krzak. Przede wszystkim, no, myślę, że chodzi o prowizję od zakupu nieruchomości. Te prowizje, no, nie są duże, ale w pomnożeniu o wartość transakcji to już jest duża kwota, która potrafi przerazić, tak? Bo 3% od kwoty 500 000, no to już jest większy pieniądz i ktoś pomyśli sobie, zakupię sam nieruchomość, zaoszczędzę. Może obejrzę coś na YouTubie i uda się. Co do kryteriów, myślę, że istotne jest, by zwrócić uwagę na firmę, w której taki agent pracuje, na jej historię oraz po prostu poznać go tak na stopie życiowej, zobaczyć, czy zna się na prezentacji, czy wie, na jakieś szczegóły zwrócić uwagę, czy faktycznie jest to agent, który reprezentuje nas. Czy ten agent dba o nasze interesy, czy tylko i wyłącznie chce sprzedać mieszkanie i doprowadzić do transakcji? Czy prezentuje nam nieruchomości i potrafi nam odradzić, że to nie, a na przykład możemy tutaj z państwem poczekać, poszukać czegoś atrakcyjnego, bo rozumiem państwa potrzeby. Tak? Czy odpowiednio wybadał nasze potrzeby? Czy czujemy się odpowiednio zaopiekowani? Po prostu można pokierować się też takim wewnętrznym uczuciem, czy ta osoba jest faktycznie odpowiednia, a jeśli czujemy pewien dysonans, że no nie za bardzo, może nieruchomość, którą ten agent prezentuje jest fajna, no ale jeszcze czuję niedosyt, to warto za tym takim sygnałem wewnętrznym pójść. Okazje na rynku nieruchomości, no to jak Richard Branson powiedział, w biznesie jak autobusy, które przyjeżdżają na przystanek. Jeden ucieknie, drugi przyjedzie. Okazje cały czas się pojawiają.
troszeczkę można wspomnieć z sentymentem, że 2-3 lata temu te nieruchomości kosztowały znacznie mniej, a teraz ceny dotarły do takiego poziomu. Jednak no, ja uważam, że nieruchomości mimo wszystko nie potanieją. Warszawa, Polska jest krajem rozwijającym się. Widzę ogromny potencjał tutaj w naszym kraju i te ceny w porównaniu do Paryża czy Londynu to jeszcze są małe. Więc tutaj w Polsce jeszcze te ceny mogą wzrosnąć. A propos okazji na rynku nieruchomości, to tak naprawdę ile można zarobić na tym wynajmie i co i jak wynajmować, żeby zarobić jak najwięcej? W nieruchomościach zarabiamy w dwóch miejscach, na wartości nieruchomości oraz na najmie. Możemy wynajmować mieszkanie w całości i wtedy nasz zysk jest przeciętny, nie jest wysoki. Możemy pokusić się o wynajmowanie mieszkania na pokoje, jeśli jest to większe mieszkanie. Jeśli posiadamy mieszkanie dwupokojowe, a są możliwości ku temu, by przerobić je na większą ilość pokoi, wtedy przerabiamy takie mieszkanie i zarabiamy jeszcze więcej. Oczywiście wiąże się z tym zarobkiem więcej pracy, którą musimy w to włożyć. Jednak są firmy, które się tym profesjonalnie zajmują i dbają o nas, żeby ten zysk stale rósł i był bezpieczny, by nie było utraty tego zysku. Istnieje jeszcze wynajem krótkoterminowy, który w zależności od lokalizacji, w której posiadamy mieszkanie, jest najbardziej korzystny. W centrum Warszawy na pewno bym doradzał bardziej wynajem krótkoterminowy, bo jest to znacznie większe zainteresowanie turystów, no a ta stawka dobowa jest znacznie, znacznie wyższa. Ale też więcej pracy. Osobiście, jak się by miał ktoś zajmować najmem krótkoterminowym, to jest ogrom pracy. Wiem, że ludzie się tym zajmują samemu. Jak lubią, to jest to ok. Wtedy już, jeśli chcemy się zajmować najmem krótkoterminowym i z tego, co znam, takie osoby, które rozpoczęły się zajmować samodzielnie, to już traktują to jako taką dodatkową pracę. I wtedy takie czynności już są bardziej wykonywane rzetelnie, niż jeżeli ktoś się dodatkowo zajmuje najmem długoterminowym. Bo uważa, że tam przynajmniej długoterminowym to jest taki ten dochód pasywny, wynajmie się mieszkanie i nic nie trzeba robić. No i to jest właśnie duży problem, bo później są konsekwencje takich decyzji, no najczęściej finansowe, czy też związane z dużą ilością stresu, bo najemcy to różni są ludzie i trudno jest tak to poprowadzić, żeby nie było problemów. Coraz popularniejszy w Polsce staje się ten rynek najmu instytucjonalnego, czyli PRS-y. Jak on, czy ubogaca rynek nieruchomości, czy stanowi konkurencję dla osób inwestujących indywidualnie? Jak pan postrzega tę sytuację na rynku w tej chwili? Jest to rynek rozwijający się. Czy stanowi konkurencję? Myślę, że nie. Na rynku najmu obecnie nie ma konkurencji, bo jest bardzo dobry okres i wynajmuje się wszystko, o ile mieszkanie będzie w odpowiednim standardzie. O odpowiedni standard nie mówię o czymś super świetnym, ale żeby po prostu mieszkanie było czyste, zadbane, żeby nie było widać na silikonach grzyba, nie było kran nie był zakamieniony, żeby to mieszkanie miało dobry standard. Wtedy osoba, która potencjalny najemca widzi, że w mieszkaniu nie będzie miało problemu, nie odstrasza, tak? I takie mieszkania od razu się wynajmują. Nie wynajmują się mieszkania, które są zaniedbane, gdzie są stare szafy z PRL-u, gdzie jest nieprzyjemny zapach, bazeria, ale nawet jeśli ktoś posiada starsze mieszkanie i ładnie je zadba, wyczyści, tą bazerię na przykład odmaluje na biało, to wtedy takie mieszkanie na pewno szybko się wynajmie. Pamiętam początek pandemii, napływ uchodźców z Ukrainy do Polski i ten moment, kiedy po pierwsze zabrakło mieszkań na wynajem, po drugie ceny poszybowały do góry w kosmiczny sposób. Czy to się już w tej chwili trochę ustabilizowało, czy jak wygląda sytuacja w ogóle na rynku najmu? Bo ja miałam taki moment, kiedy się zastanawiałam, czy przy tak ogromnych cenach najmu, które się w którymś momencie pojawiły, naprawdę wciąż się opłaca wynajmować? Ten wzrost cen my w firmie obserwowaliśmy jeszcze przed wojną i ten napływ osób z Ukrainy. Mamy w firmie ponad 200 pokoi i
Przebranżowiliśmy się, kiedy był kryzys covidowy. Wtedy zmieniliśmy target naszych klientów na obcokrajowców i mieliśmy 100% obłożenia poprzez osoby z Ukrainy, z Gruzji, Azerbejdżanu i nauczyliśmy się pracować z tymi ludźmi. I ich było mnóstwo już wcześniej. Wojna spowodowała, że napłynęły osoby z bardziej zasobnym portfelem. Z domami była tragedia i nadal jest bardzo trudno wynająć dom. Ta sytuacja z domami już się trochę uspokoiła. Ostatnio robiłem research, można znaleźć fajne domy w rozsądnych cenach, a rok temu to graniczyło z cudem. Co do mieszkań, ceny troszeczkę się uspokoiły, jednak nadal są no niektóre oferty abstrakcyjne, a się wynajmują. Ostatnio wynajęliśmy za kwotę 3,5 tysiąca kawalerkę, dalsza Saska Kempa. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duża kwota. No. Mieszkania się wynajmują. Czy się opłaca, tak? Myślę, że ten kredyt 2% sprawi, że dużo osób, które mieszkają w takich mieszkaniach, zdecyduje się skorzystać z tego programu, bo jest on bardzo korzystny dla osób, które są w tych kryteriach, nie posiadały wcześniej żadnego mieszkania. I tutaj no, dla wielu osób taka sytuacja będzie się bardziej opłacała niż wynajem mieszkania. Jeżeli chodzi o taką ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, o te zawirowania, z którymi mamy do czynienia, o rosnącą inflację, chociaż oczywiście rząd mówi o tym, że inflacja spada na łeb, na szyję, ale jeszcze efekty nie są widoczne. Czy mimo tego wszystkiego, co nas otacza, Polacy dalej chcą inwestować w nieruchomości i traktują to inwestowanie w nieruchomości jako bezpieczną lokatę kapitału? Tak, bezpieczną jak najbardziej. Czy dalej chcą inwestować? Na początku roku z informacji od pośredników, z którymi współpracuję, troszeczkę to przyhamowało. Teraz jak co roku na rynku jest zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości. Cały czas Polacy inwestują w nieruchomości z tego powodu, że mają środki odłożone, wolą kupić nieruchomość niż trzymać się na lokacie, bo ta nieruchomość w przyszłości przyda się na przykład córce albo synowi, który wyjedzie do Warszawy na studia, czy też jak ktoś jest z innego miasta, no to do większego miasta na studia. Więc zawsze jest to myślenie takie perspektywiczne, że to mieszkanie kiedyś się przyda wnukom czy dalszym pokoleniom, a w sytuacji, kiedy mamy te pieniądze na lokacie, na funduszu czy gdzieś, no to już jest inaczej tą inwestycję się traktuje. Nieruchomość to jest jednak taka pokoleniowa rzecz, dlatego z moich doświadczeń osoby, które ze mną współpracowały, często myślały o przyszłości swojej rodziny, dlatego chętnie lokowały pieniądze w nieruchomościach. Na koniec naszej rozmowy, gdyby mógł Pan naszym słuchaczom, naszym obserwatorom udzielić kilku rad, jak zarobić na mieszkaniu, nie sprzedając go? Jeśli w tym mieszkaniu mieszkamy i mamy na przykład wolny pokój, to można go wynająć i czujemy się z tym komfortowo. Tak, pamiętam, moja babcia tak robiła, miała nie za wysoką emeryturę i wynajmowała pokój i bardzo sobie to chwaliła jako dodatkowe źródło dochodu. A tym bardziej lokator naprawiał jej różne rzeczy i miała fajną relację. To jest taki dodatkowy zarobek dla osób, które mieszkają w tym mieszkaniu. Jeśli chcemy się wyprowadzić gdzieś za granicę i to mieszkanie wynajmować, no to bardzo rekomendowałbym współpracę z firmą zarządzającą, która zadba nam o to mieszkanie i zdejmie nam wszelkie problemy z głowy, a jednocześnie zweryfikuje tego najemcę i sprawi, że nie narazimy się na problemy podczas trwania okresu najmu. Więc rekomendowałbym albo podnoszenie swoich kompetencji, naprawdę dużo rozmawiać ze specjalistami, oglądać programy na YouTubie, czytać poradniki, żeby ten nasz know-how przełożył się na rezultaty w wynajmowaniu, albo współpraca ze specjalistami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.